Dziś opowiem o pewnej organizacji feministycznej, która spędzała sens powik Władimirowi Putinowi, a mianowicie Pussy Riot. Pussy Riot to kolektyw utworzony pod koniec 2011 roku w odpowiedzi na narodową politykę w Rosji. Grupę założyło 15 kobiet, z których kilka było wcześniej zaangażowanych w ugrupowanie w Wojna. Chociaż nie ma oficjalnego składu, a zespół twierdzi, że każdy może do niego dołączyć, zwykle pojawia się od 10 do 20 członków. Członkowie wolą anonimowość, znani są z noszenia kolorowych kominiarek podczas występów i używania pseudonimów podczas wywiadów. Z czasem okazało się, że liderką grupy jest Niejaka Nadjeżda Tołokonikowa. Urodziła się w norysku i studiowała na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. Popońkowa i ówczesny mąż Piotr Wezilow byli członkami grupy Wojna 2007 roku. Brali udział w prowokacyjnych przedstawieniach artystycznych, które obejmowały rysowanie penisa o długości 65 metrów na moście i uprawianie publicznego seksu w Moskiewskim Muzeum Biologicznym. Jak to się stało? Że kobiety zostały aresztowane i ujawnione? Sytuacja miała miejsce 21 lutego 2012 roku, kiedy w ramach protestu przeciwko reelekcji Władimira Putina pięć kobiet z grupy weszło do soboru Chrystusa Zbawiciela rosyjskiej cerkwi prawosławnej w Moskwie. W tym czasie nie było namorzeństwa, a w katedrze było tylko kilka osób. Zdjęły zimowe ubrania, założyły kolorowe kominiarki, weszły po stopniach prowadzących do ołtarza i zaczęły skakać. I wymachiwajcie rękami. Po niespełna minucie strażnicy wyprowadzili je na zewnątrz budynku. Film z przedstawienia został później połączony z materiałem filmowym nakręconym w innym kościele. Z nagrań stworzono teledysk do piosenki, którą zatytułowano „Pank modlitwa Matko Boża odpędź Putina. W piosence. Artystki powołały się na imię Matki Boskiej, nakłaniając ją, by pozbyła się premiera Rosji, Władimira Putina, i została feministką, twierdząc, że wesprze je w ich protestach. Nawiązywały do bliskich związków między Kościołem a KGB. Śpiewały czarne szaty, złote polety, skrytykowały podporządkowanie się wielu Rosjan Kościołowi i zaatakowały tradycjonalistyczne poglądy Kościoła na kobiety. Cytuję: aby nie urazić Jego świętobliwości, kobiety muszą rodzić dzieci, po przedstawieniu w katedrze członkinie Pussy Riot powiedziały, że Kościół jest bronią w brudnej kampanii wyborczej i nazwały Putina człowiekiem, który jest tak daleko od prawdy Bożej. To przedstawienie doprowadziło do aresztowania i oskarżenia trzech kobiet. 26 lutego 2012 roku wszczęto postępowanie karne przeciwko członkiniom zespołu, które brały udział w koncercie Moskiewskiej Katedrze. 3 marca Maria Aliochina i Nadjeżda Tołokinowa. Zostały aresztowane przez władze rosyjskie i oskarżone o chuligaństwo. Obie kobiety początkowo zaprzeczały, że są powiązane z grupą, i rozpoczęły strajk głodowy w proteście przeciwko więzieniu z dala od swoich dzieci. Oskarżonych przetrzymywano bez kaucji. 16 marca inna kobieta, Jekaterina Samusewicz, wcześniej przesłuchiwana jako świadek w sprawie, została podobnie aresztowana i oskarżona. Trzy kobiety więzione przez władze rosyjskie zostały uznane za więźniów politycznych przez Związek Solidarności z Więźniami Politycznymi. 25 marca Amnesty International nazwały je więźniami sumienia ze względu na surowość reakcji władz rosyjskich. Przemawiając na liturgii w moskiewskim kościele złożenia szaty 21 marca, patriarcha Cyryl potępił działania po Riot jako bluźniercze, mówiąc, że diabeł śmiał się z nas wszystkich, nie mamy przyszłości, jeśli pozwolimy na kpiny przed wielkimi świątyniami, a jeśli niektórzy postrzegają taką kminę jako rodzaj odwagi, wyraz protestu politycznego, akceptowalne działanie lub nieszkodliwy żart, popełniają grzech. Członkowie Kościoła różnili się opiniami w sprawie. Petycję wzywającą do przebaczenia kobietom podpisało około 5000 świeckich członków Kościoła. Patriarcha Ceryl mówił, że jego serce pęka z goryczy. Formalne zarzuty przeciwko grupie zostały przedstawione 4 czerwca. Akt oskarżenia liczył 2800 stron. Po koniec czerwca 2012 roku niepokój związany z zatrzymaniem Trio bez... Wyznaczenia terminu rozprawy oraz zaniepokojenie tym, co uznano za nadmierne i arbitralne traktowanie doprowadziły do napisania listu otwartego. 4 lipca oskarżone zostały poinformowane, że muszą zakończyć przygotowanie do obrony do 9 lipca, czyli miały tylko 5 dni. W odpowiedzi głosiły strajk głodowy, twierdząc, że dwa dni robocze to za mało, aby zakończyć przygotowania obrony procesowej. 21 lipca sąd przedłużył areszt tymczasowy o kolejne 6 miesięcy. Proces trzech kobiet rozpoczął się w moskiewskim sądzie rejonowym 30 lipca 2012 roku. Oskarżono je o umyślne huligaństwo popełniane przez zorganizowaną grupę ludzi motywowanych nienawiścią religijną lub wrogością. Oskarżone nie przyznały się do winy, twierdząc, że nie chciały, aby ich protest był obraźliwy. Obrona twierdziła, że okoliczności sprawy ożywiły sowiecką tradycję pokazowego procesu. 15 sierpnia 20 protestujących w kominiarkach zebrało się w obronie posierając w katedrze Chrystusa Zbawiciela i wzniosło plakaty z napisem Błogosławieni miłosierni. Strażnicy katedry szybko ruszyli przeciwko protestującym, próbując ich zatrzymać i zdjąć kominiarki. Cała trójka została skazana przez sędziego na dwa lata kolonii karnej. Sędzia stwierdził, że swoim protestem w brutalny sposób podkopały porządek społeczny, ukazując całkowity brak szacunku dla wierzących. Zarówno zwolennicy, jak i krytycy zespołu demonstrowali na rozprawie skazującej. Lider opozycji Siergiej Udalcow, który protestował na rzecz zespołu, został zatrzymany przez policję. Były mistrz świata w szachach i wieloletni opozycjonista Gary Kasparow, który próbował uczestniczyć w odczytaniu wyroku, został aresztowany i pobity. Były minister finansów Aleksiej Kudrin określił werdykt jako kolejny cios w sądownictwo i zaufanie obywateli do niego, szkodzący międzynarodowemu wizerunkowi kraju. Putin odpowiedział, że organizacje religijne powinny być chronione, ponieważ kraj ma bardzo poważne wspomnienia z początkowego okresu rządów sowieckich, kiedy ucierpiała ogromna liczba księży. Wiele kościołów zostało zniszczonych, a wszystkie nasze tradycje i wyznania poniosły ogromne szkody. Tak powiedział. Po ogłoszeniu wyroku na całym świecie odbyły się protesty. Amnesty International ogłosiła 17 sierpnia światowym dniem aktywistów. Ludzie zebrali się w Nowym Jorku, w towarzystwie Gwiazd w Bułgarii ludzie nakładali na sowiecką rzeźbę maski, podobne do tych, które nosiły Pussy Riot. Około 100 osób protestowało przed rosyjskim konsulatem w Toronto, w Edynburgu, w Szkocji czytano głośno zeznania procesowe, a estoniscy Programiści uruchomili imitację internetowej gry Angry Birds, naśmiewając się z rosyjskich władz. Na kilka miesięcy przed faktycznym zakończeniem kary, 19 grudnia 2013 roku, Duma Państwowa zatwierdziła ogólną amnestię dla różnych więźniów. Również dla tych trzech kobiet. Ich uwolnienie zostało potwierdzone 23 grudnia 2013 roku. A uwolnienie to... Bez wątpienia było powiązane z organizacją zimowych Igrzysk Olimpijskich. Rosja pracowała nad wizerunkiem i chciała zyskać przychylność międzynarodową. Sama Toło Konikowa stwierdziła, że zwalnianie jej z kolonii karnej za pomocą amnestii chwilę przed faktycznym zakończeniem wyroku jest krokiem czysto propagandowym. Takich akcji Pussy było o wiele więcej. Ostatnia duża znana miała miejsce w 2018 roku, 15 lipca 2018 roku. Troje członków Pussy Riot, kobiety i jeden mężczyzna, Piotr Wrezilow, znany jako mąż tołokonikowej, przebrany za policjanta, wbiegli na piłkarskie boisko na stadionie Łużniki w drugiej połowie finałowego meczu między Francją a Chorwacją. Chodzi oczywiście o Mistrzostwa Świata. Swój spektakl nazwali Policjant wchodzi do gry. Nawet jedna z kobiet dotarła do środka pola i przebiła piątkę z kelnym Mbappé. W każdym razie, w oświadczeniu po tym wydarzeniu stwierdzono, że akcja miała zwrócić uwagę na kilka problemów. Chciano, by uwolniono wszystkich więźniów politycznych, zatrzymano nielegalne aresztowania na wiecach publicznych, zezwolono na rywalizację polityczną w kraju i zaprzestanie fabrykowania spraw karnych i aresztowań bez powodów. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii, kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się, cześć!